robimy fryzurę za pomocą falownicy. Jeszcze wam falownicy nie pokazywałam. I chcę wam pokazać, że na krótkich włosach Ewy możemy uzyskać... Które już są całkiem długie. Przepraszam. Prawie do ramion. Całkiem długie, bo Ewa je zapuszcza. I chcę wam pokazać, że za pomocą takiego narzędzia możecie sobie zakręcić włosy nawet tak krótkie. Nie tylko takie długie włosy jak moje. I pokażę wam, jak to szybko zrobić. Właśnie wychodzimy na imprezę, więc zobaczycie. Ja jestem bardzo ciekawa, bo w ogóle nigdy w życiu nie widziałam czegoś takiego, z takiego bliska nawet. No, a jest gorąco. Jest bardzo gorąco. Zaczynamy. A dziś gorąco. Lecimy. Zaczynamy od porządnego rozczesania włosów. Oczywiście możecie je zabezpieczyć jakimś środkiem zabezpieczającym przed ciepłem, jeżeli chcecie. I teraz przykładajcie falownicę nie bezpośrednio przy skórze głowy, żeby siebie lub drugiej osoby nie oparzyć. Zostawcie tak z pół centymetra do centymetra od skóry głowy i przyłóżcie falownicę na około 5 do 10 sekund. Zwróćcie uwagę, w którym miejscu skończyła wam się fala i dokładnie w tym miejscu przyłóżcie falownicę po raz drugi. Chodzi o to, żeby ta fala była równa, żebyście nie mieli dziury pomiędzy dwoma falami, albo żeby nie nałożyć fal na siebie. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Po prostu o to chodzi, żeby ta fala szła płynnie, żeby była falą, a nie jakimś tam gniotkiem. Oczywiście włosy kręcimy pasmami od dołu. Im cięższe pasmo, tym głębsza będzie fala, im grubsza, tym będzie delikatniejsza. Jeżeli macie długie włosy, idziecie aż do samego końca włosów, także długość włosów nie ma tu znaczenia. Tyle razy przykładacie falownicę, ile trzeba, żeby zakręcić wszystkie włosy. Kiedy włosy są już całe zakręcone, należy je teraz wystylizować palcami. Możecie je także troszeczkę podtapirować przy nasadzie, żeby zwiększyć jeszcze objętość włosów, jeżeli tego potrzebujecie. Kręcenie falownicą naprawdę fantastycznie zwiększa objętość włosów. Coś na zasadzie oldschoolowej karbownicy, ale zdecydowanie z ładniejszym efektem. A teraz plusy i minusy tego urządzenia. Plusem jest na pewno to, że nie uzyskacie fal w takim wzorze, o takiej fakturze. Jest to efekt bardzo ciekawy i zdecydowanie zwiększa objętość włosów. A minusy są następujące. Używamy ciepła na nasze włosy, co nie jest zbyt zdrowe, dlatego nie polecam, żeby robić sobie taką fryzurę codziennie. A drugi minus jest taki, że fryzura zajmuje raczej dużo czasu, żeby zakręcić wszystkie włosy. No chyba, że macie takie krótkie włosy jak Ewa, wtedy nie jest to aż takie uciążliwe. No i jak tam? Super. Mi się bardzo podoba. Inaczej to wygląda niż jak kręcę sobie prostożnicą czasami. No, teraz masz taki efekt takiej messy loki. Tak jak ja lubię. Ale wiecie co, bez tapirowania, bez lakieru, jeżeli zrobicie tylko loki i... To one tak się szybko rozstrzygnie. Tak, to one będą po prostu taki, dają efekt takich naturalnych fal. To nawet nie są loki, tylko właśnie fale. Bardzo mi się podoba, ja lubię jak masz taką objętość. Super, im dłuższe włosy u ciebie, tym lepsze, bo będziemy mogły więcej kombinować. Ja się też w tym dobrze czuję, w sensie, bo nie czuję się jak taka klapnięta, zmokła kura. Po kilku godzinach, bo jak zrobię sobie nawet świeżą fryzurę, to jak jest tak ciepło, no to po dwóch godzinach czuję się ulizana, a dzisiaj mamy bardzo długi dzień i noc, bardzo długi. Impreza. Tak jest. Dajcie znać, czy ta demonstracja falownicy wam się podobała. Jeżeli chodzi o ten model, to jest po prostu falownica fryzjerska. Szukajcie w sklepach fryzjerskich takich narzędzi. Ja z tego względu je lubię, bo mają regulację temperatury i bardzo długie kable, co fajnie się z tym pracuje, a nie takie jak w sklepach dostajecie na przykład 1,5 metra kabel i nie da się prawda. I że jest obrotowy. Dokładnie. No, ja też zawsze zwracam uwagę na regulację temperatury, żeby była jak najniższa, dlatego że moje włosy i tak są idealnie podatne na ciepło, a po co je niszczyć, kiedy nie trzeba. Dajcie znać, czy się podobało. Link do kanału Ewy, jeżeli jeszcze jej nie znacie, jest na dole. No i poprosimy o kciuki w górę. Pa, pa, kochani. Cześć! Cześć.